Dziękuję już za drugie zaproszenie do Olsztyna i chciałbym mówić rzeczywiście o rzeczy, która wydaje się pozornie zupełnie nielogiczna, jak to można mówić o organizacji bez organizacji. A okazuje się, że tak, że może. Jak chce się dobrze rządzić, to znaczy gospodarnie, w interesie państwa i mieszkańców, krajem wielkości Polski, to... O, to teraz będzie lepiej? To potrzeba około 1,5 miliona ludzi. 1,5 miliona ludzi jest potrzebnych, żeby rządzić takim krajem jak Polska. Ale to muszą być ludzie podobnie myślący. Nie muszą być z tej samej partii czy z tej samej grupy politycznej, ale muszą kierować się tym samym katalogiem wartości. Tak w życiu publicznym, jak w życiu prywatnym. Ludzie ci muszą być obecni na wszystkich szczeblach administracji państwowej, rządowej i samorządowej. W sferze informacji, gospodarki, kultury, nauki, w edukacji, w służbie zdrowia, w służbach mundurowych i w sporcie. W każdej dziedzinie życia publicznego, dosłownie wszędzie. Swoją działalnością, pracą i zachowaniem na co dzień muszą, bez uciekania się do przemocy, narzucić model postrzegania rzeczywistości i wpoić wewnętrzny obowiązek dbałości o dobro wspólne w służbie obywateli. Ukształtowanie od zera tak licznej społeczności, podobnie myślących ludzi, wymaga czasem pokoleń. Ile czasu trwało w latach zaborów, zanim ukształtowano pokolenie całe, które zbudowało Polskę międzywojenną? Ale zdarza się, że wystarczy tylko obudzić drzemiące w ludziach tęsknoty i dążenia, przytłoczone hałaśliwym, a bezmyślnym szumem dnia codziennego. Jeden impuls może sprawić, że ludzie zaczną rozglądać się wokół, szukając możliwości przebudowania otaczającej rzeczywistości, z której nie są zadowoleni. Pierwszym odruchem jest wówczas chęć zorganizowania się. I natychmiast pojawia się obawa przed aparatem inwigilacji i ucisku aktualnie rządzącym. Tym bardziej, że ci aktualnie rządzący nie są chętni do oddania władzy, przywilejów i apanaży. Zagrożenie ze strony aktualnie rządzących jest wcale realne, a rozmiar potencjalnych niebezpieczeństw zależny jest przy tym od wyboru modelu przyszłej organizacji. Istnieje wiele sposobów organizowania się, ale są to zazwyczaj warianty czterech podstawowych modeli. Organizacja wertykalna, i tutaj są te potrzebne mi kubeczki. Organizacja wertykalna to jest taka, która ma piętro jedno wyżej, czwarty już się zawali, ale tak postawimy, jedno na drugie, trzyma nawet, trzecie nie wytrzyma, ale jak się postawi jedno na drugie, no to tak powstaje organizacja wertykalna. Niepodważalnym kanonem takiej organizacji, to jest tak jak palma wygląda, jest skrupulatne przestrzeganie reguły wydawania poleceń w dół i składania sprawozdawczości w górę. Naruszenie tej normy uważane jest za rzecz naganną. Zaletą takiego modelu jest zaspokajanie ambicji osoby na szczycie pionowej organizacji i pionowej hierarchii. Najistotniejsze wady takiego modelu to powolny obieg informacji. Składanie sprawozdań w górę hierarchii trwa, a późniejsze spływanie poleceń również zabiera sporo czasu. Niezdolność takiej organizacji do szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne. Usychanie wszelkiej inicjatywy i kreatywności. Członkowie organizacji czekają, aż przyjdzie polecenie z góry, a sami nic nie robią z własnej inicjatywy, bo nie wolno mieć tej inicjatywy. Postępujące skostnienie. Znudzeni członkowie przyzwyczajają się do biurokratycznej rutyny i staje się ona celem samym w sobie, przesłaniając cel organizacji. Duża podatność na penetrację, manipulacje, prowokacje i rozbicie lub neutralizację od wewnątrz. Bowiem zakłócenie przebiegu
poleceń w dół i sprawozdawczości w górę, lub przerwanie tego łańcucha, obojętnie w którym miejscu, powoduje stopniowy paraliż prowadzący do rozpadu organizacji. Brak mechanizmów samoobrony. Głupota, zła wola, przeniewierstwo osoby na szczycie, czyli przywódcy, szybko przekłada się na likwidację organizacji, co może się wiązać z penalizacją jej członków. Po prostu pójdą siedzieć na przykład, albo zostaną w inny sposób ukarani. Natomiast eliminacja przywódcy powoduje niemal automatycznie rozpad całej organizacji. No to jest tak pierwszy model wertykalny. Drugi model jest piramidalny. Może mi się uda tym razem ułożyć. I tu jest wódz. To jest w zasadzie spłaszczony model organizacji wertykalnej z rozbudowanym szczeblem średnim, tym całym szczeblem. Jest to model ulubiony przez wielkie korporacje. Podstawowe zalety to jest większa elastyczność niż organizacji wertykalnej. Zaspokaja ambicje większej grupy ludzi, zarówno tych na szczycie, bo to już będą dwa, albo jak będzie szerzej, tutaj to będzie trzy piętra, od góry to będzie kierownictwo. A poza tym tych również zaspokaja ambicje tych, którzy się pną do góry. Utrudniona jest penetracja, manipulacja, prowokacja i rozbicie lub neutralizacja organizacji od wewnątrz, gdyż po pierwsze zmusza przeciwnika do wprowadzenia lub zwerbowania większej grupy agentów wewnątrz tej organizacji. A poza tym można wprawdzie rozbić lub sparaliżować fragment piramidy, ale całość się jeszcze nie zawali, bo na przykład jeżeli te dwa wyeliminujemy, to zostaje. Główne wady są podobne do wad organizacji wertykalnej, do których dochodzą jeszcze wady dodatkowe, czyli szersza możliwość awansu i zaspokajania ambicji wywołuje rywalizację i wewnętrzne wojny korytarzowe, no bo wtedy ci będą się bili z tymi, będą się sprzeczali na korytarzach, konkurowali i cała organizacja będzie słabnąć, nie będzie wydolna. Istniejąca wewnątrz tendencja do budowy osobnych departamentów. Na przykład ten będzie sobie zbuduje departament z tych i będzie to jego własny, że tak powiem, księstwo udzielne i tu będzie sobie działał i również sprzeczał się z tamtymi. Utrudnia to nie tylko komunikację poziomu, bo ci skrzydło to będzie przeciwne skrzydło temu, ale również między poszczególnymi członkami organizacji, bo będą się tworzyły stronnictwa wewnątrz. W konsekwencji obieg informacji wewnętrznej i proces podejmowania decyzji ulegnie spowolnieniu. No, trzeba będzie powoływać komisje, komitety itd. itd. Pytania wędrują w górę do średniego szczebla, potem w bok, na przykład jak ten chce się skomunikować z tym, to zadaje pytanie temu, tutaj na górze, piętro wyżej, ten przekazuje na swoim poziomie, ten przekazuje w dół i polecenie znowu idzie z dołu, znaczy wykonanie czy odpowiedź idzie z dołu do średniego szczebla, na poziomie średniego szczebla w dół. Zniechęca to członków takiej organizacji do działania. Konsekwencją na dłuższą metę jest niezdolność członków do samodzielnego podejmowania decyzji, bo wszyscy czekają, jak już decyzja z piętro wyżej przyjdzie, i brania na siebie odpowiedzialności. Wtedy się zaczyna spychotechnika przede wszystkim. Próba wprowadzenia jakichkolwiek zmian organizacyjnych celem zareagowania na dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne natrafia na opór średniego szczebla, bo tym jest bardzo wszystko było i są zainteresowani przede wszystkim w utrzymaniu status quo, a nie w zmienianiu organizacji, dlatego, bo coś dynamicznie się dzieje na zewnątrz. Każdy z takich średniego szczebla, jak już zbudował własne imperium wewnątrz, swój departament w apartamencie, to wtedy chce
okopać się i utrzymać swoje stanowisko. Jeżeli ci piętro wyżej ktoś tam wypadnie, no to wtedy awansuję, ale będę miał za sobą swoje zaplecze. Każdy chce się okopać we własnej piramidzie. Trzeci model to jest organizacja horyzontalna. To jest sterowana przez centralę, rozczłonkowana organizacja składająca się z niezależnych komórek, w zasadzie niepowiązanych ze sobą i komunikujących się z centralą poprzez lidera każdej komórki. Zróbmy to tak, że to są trzy różne komórki. Tu mają centralę i każda komunikacja idzie przez centralę. Tak w ogóle się nie znają, albo w ogóle się nie komunikują. Przykładem takiego modelu właśnie organizacji horyzontalnej, złożonej z mnóstwa różnych drobnych sekcji i centrali, są na ogół służby wywiadowcze, bowiem wówczas, które dysponują siecią rezydentur, swoich placówek czy rezydentur. Tak między innymi było w NKWD i czy później w KGB, gdzie każda rezydentura była osobno i rezydentura w jednym kraju nie kontaktowała się z rezydenturą, bezpośrednio z rezydenturą w drugim kraju, ale tym bardziej samodzielne siatki wywiadowcze, tylko poprzez centralę. Nie wiedzieli nawet, kto jest, gdzie istnieje, że z jednej rezydentury, jeżeli nie dostał polecenia z centrali, z kim się ma skontaktować, to nie wiedział, czy on rozmawia z człowiekiem z własnej służby, czy zupełnie z kimś innym. Zalety, jakie są takiej organizacji? Proszę Państwa, w NKWD było to tak posunięte daleko, że kiedy wybuchła wojna i kiedy Niemcy zaatakowali na Rosję, na Sowiety, to wówczas cofanie się wojsk sowieckich spowodowało, że radiostacje, które istniały do łączności z rezydenturami albo ze siatkami swoimi, po prostu były już za daleko. Nie było łączności. A wszyscy rezydenci mieli absolutny zakaz kontaktowania się ze sobą poziomo. I wówczas odbyło się spotkanie rezydentów. Oni oczywiście wiedzieli, kto jest gdzie. Dlatego, bo w centrali się popoznawali. Kiedyś za każdy z nich mniej więcej wiedział, kto jest drugi. I się skrzyknęli. I w jednym z miejscowości, o ile pamiętam, Szwajcarii, odbyło się wówczas spotkanie rezydentów na ławce w parku. I oni sami podjęli decyzję, że w tej sytuacji będą ze sobą współpracować, mimo że każdemu z nich groziło po prostu strzał w tył głowy. No ale oni w trosce o dobro Związku Sowieckiego postanowili złamać tą żelazną zasadę i kontaktować się, żeby ten, kto będzie miał jakąkolwiek łączność z centralą, mógł przekazywać w imieniu wszystkich wiadomości wywiadowcze, te najcenniejsze, które każdy z nich zdobył. Zalety takiej horyzontalnej organizacji. Zaspokaja ambicje dużej liczby członków, no bo każdy jest szefem gdzieś tam sobie jakiejś placówki i jest niezależny. Zwiększa kreatywność niezależnych zespołów, bo ten każdy zespół pracuje, wobec tego każdy myśli na własny rachunek i ma pomysły, a nie czeka na dyspozycję z góry. Wyrabia samodzielność zespołu, skłania członków do pracy zespołowej. Owszem, w małej grupie, ale to jest praca zespołowa. Zwiększa zdolność członków do samodzielnego podejmowania decyzji i przejmowania odpowiedzialności. Nie czekamy na dyspozycję z góry i nie odpychamy całej odpowiedzialności pod górę, tylko decydujemy sami i stawiamy sobie zadania sami tak samo. I bierzemy za to odpowiedzialność, za to, co robimy. Utrudnia w istotnym stopniu penetrację, manipulację, prowokację, rozbicie lub neutralizację komórek od wewnątrz. Albowiem skasowanie, czy powiedzmy wyaresztowanie jednej komórki nie oddziałuje na resztę. Bo każda działa samodzielnie, a oni nie wiedzą. Ten nie wie o tym, ten nie wie o tym i tak dalej. Eliminacja jednej komórki może spowodować szkody.
i spowolnienie działania organizacji, ale nie jej rozbicie lub likwidacji. Poza tym umożliwia szybkie zastąpienie zlikwidowanych komórek innymi komórkami, bo na przykład te dwie zlikwidują, to te trzy przejmą obowiązki i przejmą zadania i będą funkcjonowały. Poza tym można mieć jeszcze komórki w rezerwie, które śpiące. W tym przypadku wywiadu to tam są komórki całe siatki śpiące, które czekają tylko na możliwość, jak jest taka sytuacja, no to zastępujemy. Można przekwalifikować ludzi z jednych zadań do drugich i uzupełnić tych, którzy zostali usunięci w jakiś sposób. Natomiast jakie są wady takiej organizacji horyzontalnej? Likwidacja centrali pociąga za sobą rozpad całej organizacji. Brak tej komunikacji w przypadku NKWD w czasie wojny, brak komunikacji z centralą, czyli de facto eliminacja centrali, bo ona nie miała łączności z rezydenturami, powodował, że ta cała organizacja, gdyby ci panowie, co się spotkali na ławce, nie podjęli decyzji ryzykując głową, no to by po prostu wywiad sowiecki przestał działać w czasie II wojny światowej na okupowanej Europie. Głównie w zachodniej Europie, bo przecież tam były najważniejsze siatki. Wprowadzona do centrali obca agentura może stosunkowo łatwo i skutecznie zakłócić działalność poszczególnych komórek i w konsekwencji spowodować powolny paraliż całej organizacji. Tak było w przypadku Kima Philby'ego, szpiega sowieckiego w Wielkiej Brytanii, który pracował w Secret Intelligence Service, który de facto sparaliżował cały kierunek sowiecki. On jeden, bo on został szefem w pewnym momencie. I był bardzo, nie szefem, tylko najbardziej wpływową osobą i po prostu potrafił paraliżować. Ważne decyzje odkładał na biurko i podejmował, przepychał dalej papier i meldunek. Wobec tego to leżało, czekało u niego na biurku. On wiedział doskonale, bo znał świetnie działanie Secret Service i potrafił to robić tak, żeby na niego żaden cień podejrzenia nie padł przez całe lata. Natomiast praca była de facto sparaliżowana, włącznie z tym, że kiedy oficer już wówczas chyba KGB postanowił przejść w Turcji na stronę brytyjską i podjął rozmowy, no to to trafiło do niego w Londynie. To on nie tylko, to on najpierw ostrzegł swojego oficera prowadzącego z KGB w Londynie, że tam jest taki i taki, który zgniłe jabłko w waszej skrzynce z jabłkami w Turcji, a po drugie tak spowolnił całe działanie Secret Service, że sowieci zdążyli ewakuować i skrócić o głowę tego oficera KGB. Czyli de facto sparaliżował organizację. No i jest jeszcze ten model, o którym dzisiaj chcę mówić, organizacja bez organizacji. To jest działalność małych grup i pojedynczych osób powiązanych nie hierarchicznie, nie organizacyjnie, nie łącznościowo, tylko połączonych jedną myślą. Ani strukturami, regulaminami i procedurami. Myślą. Jedną myślą, co chcę zrobić. Albowiem opisane wcześniej modele organizacji w mniejszym lub większym stopniu zakładają istnienie przywódców, hierarchii, łańcucha wydawanych poleceń i składania sprawozdań, różnych form ustalania priorytetów organizacji, mechanizmów budżetowania, dyscyplinowania członków celem zapobieżenia tworzeniu się frakcji i koterii. Składa się to na istnienie jakiegoś organu centralnego, przy czym likwidacja centrali powoduje rozpad lub paraliż struktur i w konsekwencji rozpad całej organizacji. Organizacja bez organizacji nie ma centrali. Nie ma przywódców, nie ma hierarchii, nie ma formalnych struktur, budynków, biur, infrastruktury, budżetu. Jest systemem otwartym. Każdy może zostać członkiem, każdy może odejść w dowolnej chwili.
Małe grupki mogą się dowolnie łączyć, a większe dzielić. W praktyce kilkanaście osób to jest maksymalna liczba członków jednej grupy, gdyż przy większej liczbie pojawiają się kłopoty ze sprawnym komunikowaniem się z łącznością oraz szybkim podejmowaniem decyzji. W cztery osoby się szybko podejmuje decyzję, w 40 już trudno. Organizacja jest poza tym płynna. Wygląda to wprawdzie na chaos, czyli paradoksalne zaprzeczenie organizacji, ale chaos wymusza kreatywność. Szybkie podejmowanie decyzji oraz poczucie odpowiedzialności za te decyzje. Już nie mówiąc o tym, że to pasuje do polskiego charakteru. Nie ma wtedy koterni, natomiast my jesteśmy mistrzami improwizacji. Potrafimy zrobić coś z niczego, ni stąd, ni zowąd, zwłaszcza zorganizować się w sposób improwizacyjny. Połączenie jedną myślą na takim spotkaniu ludzi zajmujących się takimi różnymi dziwnymi sposobami, a prywatne, jak zwykle przy jedni pili piwo, drugi pili whisky, trzeci pili wino. I po jakimś czasie zapytali się mnie ludzie, to było po śmierci Jana Pawła II, parę miesięcy później. Rafał, jakżeście to wy zorganizowali? Ja mówię, co zorganizowali? No kto zorganizował tych Polaków? Mówię, jakich Polaków? O co wam chodzi? No kto był szefem i rzucił hasło i zorganizował ten cały wyjazd do Rzymu na pogrzeb? I wtedy dopiero ja załapałem, o co im chodzi. No kto był szefem? No przecież musiał być szef. No ja mówię, tak, szef był. No, to kto był? Wiecie, problem polega na tym, że szef nie żył. Wiecie, myśmy się połączyli jedną myślą. No jak to? Ja mówię, no tak, no nauczaniem Jana Pawła II. Myśmy pojechali tam połączeni jego myślą. I co, 1,5 miliona ludzi? Ja mówię, tak. No to, ale jak, no autokary, to wszystko, tłum ludzi pojechał. Jak to tak? No przecież to trzeba zorganizować. I ludzie się zorganizowali sami. Połączeni jedną myślą i jedną wolą. Chcieli pojechać do Rzymu ostatni raz, jego pożegnać. No ale czego wy pytacie? No durny, powiedzieli. No, słuchaj, no jak przecież przyjedzie 1,5 miliona Polaków do Brukseli, to co my zrobimy? A to 1,5 miliona pojechało w jedną stronę, wróciło, zorganizowało się piorunem, tak? No niech to za chwilę na sobą ktoś zajmie. No. Jakby nas rozścieczył, to byśmy pewnie pojechali. No. Cementem łączącym członków takiej płynnej organizacji bez organizacji jest jedność wartości. W naszym przypadku tego wyjazdu do Rzymu to było. Chęć utrzymania tych wartości była? Była. Chcieli wszyscy utrzymać i pamięć, i wartości, które reprezentował święty Jan Paweł. Wola dokonania zmian dla zachowania wyznawanych wartości, wiedza oraz wola zdobywania tej wiedzy, determinacja w osiągnięciu celu postawionego przez samego siebie. W organizacji bez organizacji nikt nie narzuca zadań, ani nie stawia celu. Ludzie sobie sami stawiają cel i chcą coś osiągnąć. Radykalna decentralizacja sprawia, że jak długo istnieje wspólna myśl i chęć przestrzegania wspólnego katalogu wartości, tak długo organizacja jest praktycznie nie do rozbicia. Bowiem brak przywódców hierarchii i centrali w postaci infrastruktury i ludzi centralnego aparatu powoduje, że ewentualny przeciwnik takiej organizacji bez organizacji nie bardzo ma co zlikwidować. Wszystkich nas nie aresztujecie. Tak? Głupota, zła wola, przeniewierstwo kierownictwa nie ma żadnego znaczenia z braku kierownictwa, bo nie ma kierownictwa. Jest połączenie nie kierownictwa i poleceniem kierownictwa, tylko połączenie tych ludzi jest jedna wspólna myśl i jeden katalog wartości. Brak kierownictwa i hierarchii powoduje, że nie ma kogo skorumpować. No skorumpować wszystkich, nawet kasy zabraknie. Koszt ewentualnego skorumpowania wszystkich członków organizacji jest prohibicyjnie wysoki po prostu.
Istnieje wprawdzie teoretyczna możliwość wprowadzenia agentury penetracyjnej lub agentury wpływu do wnętrza każdej z miriada drobnych grup, ale w praktyce jest to bardzo trudne do wykonania. No bo jeżeli to będą 1,5 miliona ludzi, jednak podobnie myślących, trzeba, żeby rządzili Polską. No to skorumpować 1,5 miliona ludzi nie jest łatwo, prawda? Inwigilować 1,5 miliona ludzi to nawet przy dzisiejszym stanie techniki nie jest łatwo. Bo co z tego, że będą zarejestrowane gdzieś te rozmowy telefoniczne, wymiana maili i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale to potem trzeba przeszukać, odfiltrować, zrobić i w ogóle dojść, kogo szukać. I kto ma więcej do powiedzenia, a kto ma mniej, no nie wiadomo. System otwarty taki jest odporny nie tylko na zewnętrzną korupcję, ale również na zewnętrzną kooptację, czyli wchłonięcie przez inny system. No bo jak 1,5 miliona, czy tam obojętnie, nawet 100 tysięcy ludzi, jak wchłonąć gdzie indziej, żeby inna grupa wchłonęła 100 tysięcy? Trzeba mieć odpowiedni, nawet aparat, to jest niemożliwe. Taki system jest też odporny na korupcję wewnętrzną, czyli kolesiostwo, tworzenie koterii, protekcji i tak dalej. No dobrze, w jednej grupie to być może jeszcze coś przejdzie, w dwóch, w dziesięciu, ale w setkach, w tysiącach nie. Jest odporna na uwiąt i skostnienie. No bo jeżeli ktoś tam, jakaś jedna grupa skostnieje, no to po prostu się rozpadnie. Ale zostanie zastąpiona przez inną grupę, dlatego, bo tutaj nie ma kwestii wieku, nie ma kwestii zasług, nie ma niczego, nie ma animozji, jest tylko wspólna myśl, wspólny katalog wartości. W małej grupie bez przywódcy wszyscy się znają, wszyscy wspólnie decydują o priorytetach. Każdy może rzucić pomysł i jeśli reszta uzna go za dobry, to wszyscy go zrealizują. Kto nie ma ochoty, może w każdej chwili odejść, nikt go nie trzyma, nikt nikogo nie będzie zmuszał, słuchaj, zostań to, bo jesteś tam. Nie, chcesz iść, to idź. Znajdzie się ktoś następny. Z drugiej strony łatwo jest buntować się przeciwko szefowi, ale jak nie ma szefa, no to przeciwko komu się buntować? Znacznie trudniej się buntować przeciwko kolegom, prawda? No albo są to koledzy, albo nie. Z otwartego systemu nie można wprawdzie nikogo wyrzucić albo zmusić go do posłuszeństwa, ale osoby z jakiegokolwiek z powodu niepasujące lub niechciane można łatwo zmarginalizować i albo same odejdą, albo zostaną otorbione, to znaczy otoczone, po prostu nie będzie się im przekazywało jakichś najważniejszych informacji i nie będą miały wpływu na działanie grupy. Jeżeli w grę wchodzi jedynie konflikt osobowości, to nic nie stoi na przeszkodzie, by działać samodzielnie albo utworzyć kolejną grupę, współpracującą lub nie, ale wyznającą ten sam katalog wartości i kierującą się tą samą wspólną myślą. No to jeżeli będą inna grupa, proszę bardzo, Kitwasiński kłócić się z Kowalskim, to zakłada własną grupę. I to jest właśnie najbardziej istotne, wyznawanie katalogu, tego samego katalogu wartości i kierowanie się tą samą wspólną myślą. Zaletą organizacji bez organizacji jest także jej lokalność. Kierujący się tym samym katalogiem wartości ludzie, którzy utworzyli grupkę znającą problemy swego środowiska i są świadomi tego, co chcą osiągnąć. O, tutaj dostałem dzisiaj ulotkę śmieci. Tam jest podpisane chyba z 6 organizacji. Wspólna myśl jest, wspólny katalog wartości jest. Wspólne działanie jest. Czy te organizacje konkurują ze sobą, czy nie? Czy szef jednej, że tak powiem, patrzy wilkiem na szefa drugiej? To nie gra roli. W tym wypadku jest to spalarnia i to jest wspólny interes, wspólna myśl, wspólna koncepcja. Wszyscy działają podobnie. A poza tym wszyscy znają te lokalne warunki, lokalne potrzeby i lokalne problemy. Pozostaje tylko zazwyczaj ustalenie najlepszego sposobu osiągnięcia celu. Tutaj dokładnie jest to samo. A potem sprawna realizacja. Nie muszą przy tym czekać ci wszyscy ludzie na wytyczne, bo wytycznych nie ma i nie będzie. Jest tylko katalog wartości. Wytyczne trzeba sobie opracować samemu.
Jeżeli cel i sposób jego osiągnięcia będą odpowiadać szerszej społeczności, to bardzo szybko powstaną spontaniczne kolejne grupki działające wprawdzie oddzielnie, ale utożsamiające się z tym samym katalogiem wartości. To wartości, wiedza o tych wartościach i świadomość konieczności ich przestrzegania są elementem organizującym ludzi. Patrz zresztą demonstrację przeciwko ACTA oraz Marsz Niepodległości. Tak? Też się ludzie sami zorganizowali. Patrz wyjazd do Rzymu, bo to jest taki najbardziej dobitny. 1,5 miliona Polaków pojechało, wróciło, nikt nie organizował, nikt nie rzucał haseł, niczego, a wszyscy jednak zabrali flagi, zabrali krzyże. Tak? Katalog wartości. Konieczna łączność między grupkami, wymiana informacji i materiałów wzbogacających wiedzę tworzy się w systemie otwartym spontanicznie, a w obecnych czasach głównie przez internet. Kiedyś łączność utrzymywano poprzez słowo mówione, na zasadzie jedna baba drugiej babie. Czemu obecnie odpowiada P2P, czyli osoba do osoby w internecie lub przez portale społecznościowe. A zresztą, tu, na tym stole jest wymiana wartości. W ramach określonej wartości wymiana informacji między grupami. Tam jest literatura z różnych stron. Ktoś chce, to kupi. Ktoś nie, to nie. Rozpowszechnianie informacji i propagację wiedzy w takim modelu trudno powstrzymać. Jest praktycznie nie do powstrzymania. No bo jeżeli my chcemy czegoś się dowiedzieć dzisiaj z internetu, to ja nie muszę szukać szefa, żeby mi powiedział, co ja mam szukać. Ja sobie sam szukam. Znalazłem coś, kolega mi podrzucił. Przesyłanie linków, no to przecież to jest wymiana informacji i propagacja wiedzy. Tak? Ja wiem o tym, to ja dzielę się z tobą. W większości przypadków taka wymiana wiedzy nie dotyczy żadnych konkretnych działań, tylko ogólnej wiedzy. Wobec czego nie można nadać takiej wymianie wiedzy etykietki spisku. Lecz tylko ogólnej wymiany, ogólnej i szczegółowej wiedzy o wartościach. Nikt nie spiskuje, po prostu czytają to, co tych ludzi interesuje, ponieważ mają wspólną myśl i wspólny katalog wartości, czytają to samo, a nie spiskują. No, chyba, żeby przyjąć, że wszyscy, co myślą inaczej, to od razu spiskują. To jest wiedza o zmianach kulturowych, o rozwoju cywilizacyjnym i tak dalej. O spiskach wspomina się w kontekście historycznym na ogół. I być może dlatego obserwuje się obecnie tendencję do limitowania wiedzy historycznej. Proszę Państwa, 2 dni temu sobie zadałem trud i posłuchałem raz jeszcze, kto ma internet, radzę posłuchać, premiera Izraela Peresa, który na Uniwersytecie Jagiellońskim przytacza argumenty i mówi o konieczności ograniczenia nauki historii. Bo po co komu historia? Bo to jest nauka i wiadomości, tam to jest tylko o wojnach, o krwawych rzeczach i tak dalej. Co innego? Nauka kultury. O, to... Tylko, że kultura to jest coś takiego, co się modnie raz na jakiś czas zmienia. A jeżeli nie uczyć historii, to również nie uczyć historii kultury, prawda? Czyli to, co jest aktualnie, czyli aktualnej narracji, jak to się ładnie mówi, a ogólnie znana gazeta głównie się tym zajmuje. Narracją, a nie prawdą. Nie ma dzisiaj prawdy, jest narracja. W organizacjach bez organizacji nie ma centralnego budżetu, nie ma też infrastruktury. Działalność opiera się na dobrej woli i skromnych funduszach członków grupy, którzy spotykają się prywatnie u siebie w domach albo w kawiarni, a nawet w parku. My też się tutaj spotykamy na pół prywatnie. Bazuje się nie tyle na funduszach, co na możliwościach członków. Mniej ważne są pieniądze, ważniejsze są możliwości. Jeden ma drukarkę, drugi papier, a trzeci klej i już można plakatować miasto, prawda? Trzeba tego chcieć. Finansowanie z zewnątrz grupy wiąże się z niebezpieczeństwem dostania się pod kontrolę i o tym trzeba pamiętać.
bowiem kto płaci orkiestrze, ten wybiera melodię. Modelowi organizacji bez organizacji zarzuca się, że jest skuteczny jedynie w działalności negatywnej. Krytycy przyznają, że owszem, jest przydatny w mobilizacji ludzi do protestu, ale nie w kreowaniu czegoś pozytywnego, w zachęcaniu do działania na rzecz budowy lub modernizacji czegokolwiek. Zarzucają także, że nie sposób negocjować z masą drobnych, oddzielnych tworów, pozbawionych liderów i osiągnąć z taką organizacją kompromis. W tej pozornej wadzie tkwi jednak siła modelu. Kompromis, w którym rezygnuje się z pewnych wartości, to poddanie się korupcji. Po prostu. To skapitulowanie. To jest oddanie pewnych wartości. Bo to już jest element niewoli. Tak, proszę, ma pani rację. Organizacja bez organizacji, jeśli chce pozostać wierna wyznawanemu katalogowi wartości, to winna działać tak, by przestrzegano tych wartości bez jakichkolwiek ograniczeń. W całości. Zadaniem organizacji bez organizacji jest nie tyle osiągnięcie władzy, chociaż za chwilę też powiem o przykładzie, który się okazuje, że działa i można osiągnąć władzę, co o dokonanie przemiany. Nie oznacza to odżegnywania się od polityki, wręcz odwrotnie. Organizacja bez organizacji winna być głęboko zaangażowana w życie polityczne, tyle tylko, że za cel winna sobie stawiać zmianę kultury politycznej, a nie wygranie puli miejsc w parlamencie lub wspieranie konkretnych polityków. Praktyka bowiem wykazuje, że we współczesnym świecie tak partie polityczne, jak poszczególni politycy podatni są na coś, co można określić mianem korupcji ze strony środowiska, własnego środowiska. Dopiero zmiana kultury politycznej może doprowadzić do ograniczenia korupcjogennego wpływu środowisk obrastających parlamenty i otaczających parlamentarzystów, lobbystów, grup nacisku, mediów i ich właścicieli itd. Dopiero zmiana kultury może wpoić na trwale w reprezentantów obywateli, że ich obowiązkiem jest służyć dobru wspólnemu, a nie sobie, swojej partii i politycznym sponsorom. To jest zmiana kultury. Zmiana kultury może też uprzytomnić obywatelom, że to oni są podmiotem państwa i państwo powinno im służyć, a nie odwrotnie. Wyrobić w obywatelach chęć i wolę aktywnego kształtowania swego losu, a nie czekania na kanapie przed telewizorem z nadzieją, że ktoś coś za mnie zrobi. Nie, nikt za mnie to niczego dobrego nie zrobi. No, rzadko się zdarza. Jak to się mówi? Ręce są tak zrobione, a nie tak. No więc jeżeli są tak zrobione, czyli każdy do siebie ciągnie. No jeżeli trzeba zmienić kulturę, żeby państwo zaczęło służyć obywatelom, a nie żeby przedstawiciele, jak to mówili? Mercedes jest to samochód, którym jeździ klasa robotnicza za pośrednictwem swoich przedstawicieli, tak? To za gomułkowskich czasów. Taka przemiana kultury politycznej nie przyjdzie z dnia na dzień. Pół wieku komunizmu oraz lata intensywnych zabiegów socjotechnicznych wykształciły pokolenie Leninów. Teraz trzeba zacząć działać aktywnie, tak żeby to było ostatnie stracone pokolenie. Ile żeśmy w ciągu dwudziestolecia międzywojennego osiągnęli i zbudowali, mając, proszę państwa, trzy kawałki, z dwoma językami, de facto urzędowymi, z trzecim polskim, mając trzy komendy w armii, nie mając urzędników, trochę galicyjskich tylko było, a i tak tylko na początek, i potrafiliśmy zbudować jakie państwo, jakie silne państwo. I do dzisiaj, teraz rozprzedano dopiero to, co zostało zbudowane wówczas. Dlaczego? Dlatego, bo Polacy chcieli mieć swoją Polskę. Bo taka była kultura polityczna, bo taka była świadomość. I tego powinniśmy się trzymać. Chyba, że nie chcemy być dłużej narodem i wystarcza nam rola zasobu ludzkiego. Przecież dzisiaj się mówi o zasobach ludzkich, a nie o ludziach.
I albo będziemy zasobem ludzkim lub zbiorowiskiem jednostek statystycznych. Jak kiedy ja byłem młodym człowiekiem, bardzo małym, kilkunastoletnim, to wówczas jako jedną ze zbrodni przestępstw wojennych uważane było tatuowanie w Auschwitz numeru więźnia. To było uważane za zbrodnię wojenną. A dzisiaj co? Mamy imię i nazwisko, mamy numer PESEL. Zostaliśmy zredukowani do numeru. Coś, co było pół wieku temu przestępstwem wojennym. No więc jeżeli nie chcemy być tylko jednostką statystyczną, to musimy zacząć zmieniać kulturę. I to w zasadzie jest tyle.